Rolnicy wznawiają protesty. 1 miliard złotych więcej na pomoc dla małych gospodarstw. Status bezrobotnego dla rolników. Wzrosła liczba gospodarstw ekologicznych w Niemczech. Polska największym producentem malin w Unii Europejskiej. Na czwartek, 18 kwietnia, zaplanowana jest blokada wszystkich przejść granicznych z Ukrainą. To płochło się odwołania przez Donalda Tuska niedzielnych rozmów z rolnikami, ale też ciągłego braku konkretów ze strony rządu. Od wczoraj obowiązuje nowy regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy na rozwój małych gospodarstw. Dokument ten zawiera istotną zmianę dla ubiegających się o wsparcie w naborze, który Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadziła między 29 września a 24 listopada zeszłego roku. Dotychczasowy limit funduszy, czyli 468 milionów, został zwiększony o ponad 1 miliard. Oznacza to, że wszyscy rolnicy, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, otrzymają wsparcie. Dofinansowanie przeznaczone jest dla rolników, którzy prowadzą mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Standardowe wsparcie wynosi 100 tysięcy złotych, a w przypadku gospodarstw ekologicznych 120 tysięcy złotych. Płatność ma formę ryczałtu i będzie realizowana w 2 ratach. Rolnicy będą mogli uzyskać status bezrobotnego. To jedna z wielu zmian przewidzianych w rządowym projekcie ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Rolnicy posiadający nieruchomość rolną obejmującą obszar użytków rolnych o powierzchni powyżej 2 hektarów przeliczeniowych, którzy nie mają stałych dochodów, będą mogli ubiegać się o status osoby bezrobotnej. W obecnym stanie prawnym osoby te nie mogą zarejestrować się jako osoby bezrobotne w urzędach pracy i korzystać z wszystkich form pomocy przewidzianych w ustawie. Dzięki temu rolnicy będą mieli możliwość zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji. Planowane wejście w życie ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia to 3 kwartał bieżącego roku. Obecnie projekt trafił pod obrady rządu, a następnie do prac w Sejmie. Wzrost niemieckiego rolnictwa ekologicznego nastąpił zarówno w zakresie uprawy gruntów rolnych, jak i hodowli zwierząt. Utrzymuje się tendencja do przechodzenia z rolnictwa konwencjonalnego na ekologiczne. Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny, na podstawie wyników badania struktury rolnictwa przeprowadzonego w 2023 roku, więcej niż co 10. przedsiębiorstwo rolnicze w Niemczech, około 11%, pracowało zgodnie z wymogami ekologicznymi. Ponad połowa malin w Unii Europejskiej pochodzi z Polski. W naszym kraju zagłębiem malinowym jest województwo lubelskie, produkujące 3/4 polskich malin. Oprócz walorów smakowych mają właściwości zdrowotne. Zbiory malin w Polsce w 2023 roku wyniosły 96 tysięcy ton i były niższe o ponad 8% niż rok wcześniej. Areał ich uprawy wynosi około 27 do 29 tysięcy hektarów. Maliny są trzecim pod względem powierzchni i wielkości zbiorów gatunkiem owoców jagodowych uprawianych w naszym kraju po truskawkach i porzeczkach. Nasz udział w rynku światowym wynosi około 13%, a w produkcji unijnej przekracza 50%. Duża popularność uprawy malin w kraju jest wynikiem ich właściwości zdrowotnych, walorów smakowych oraz popytu ze strony przemysłu przetwórczego.